Powiem tak, widzowie, nagrałem jeden odcinek bardzo wymagający i teraz jestem w trakcie nagrywania drugiego i naprawdę jestem wycieńczony. Prawie zwymiotowałem z wysiłku. Także szykują się fajne odcineczki. Na zdjęciach mam wrażenie, że ten pokój nie wygląda tak dobrze jak na właśnie filmiku, dlatego wam go pokazuję. Ogólnie właśnie nie jest jeszcze zrobiona ta ściana, na którą teraz patrzę, więc nie będę pokazywał, bo tu jeszcze fajne rzeczy będą, ale generalnie jaram się, bo mam tutaj takie fajne swoje jakieś tam artefakty i itemki, które... O, w sumie tutaj kawałek jak tej ściany widać, że jest po prostu pusta, które są gdzieś tam dla mnie ważne, fajnie i wiem, że jest biało. Dużo osób pisało, że kurczę, strasznie biało, ale ja lubię taki mega clean look po prostu, nie? Także wszystko jest powyginane. Jest to inspiracja, słuchajcie, hotelem Calillo, w którym byliśmy z Werką. Bardzo fajny w ogóle hotel, którego zamysłem jest to, żeby nie było w nim żadnego kąta, do którego możesz się schować, dlatego żeby nikt nie siedział w kącie, tylko jakby integrował się ze wszystkimi, bo ten hotel cały jakby jest o miłości. Miłość właśnie, że jest taka zakrzywiona, żeby nie dało się schować w kącie, żeby nie było tak nieprzyjemnie, więc... I w tym hotelu to było niesamowite, bo każdy element był powyginany. Nie było kątów, były wszędzie zaokrąglone przestrzenie i to robiło wrażenie. I ja sobie wziąłem to do serca i u mnie też jest wszystko właśnie takie powyginane. W ogóle to jest fajne. Elo.